Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, a właściwie w holu zakupowym. I będzie to taki teoretycznie home decor haul z jedną taką małą wisienką na torcie w postaci butów, od których może zaczniemy, bo będzie to taki haul typowo, myślę, już wiosenny, taki nawet trochę wielkanocny, bo tu będą takie dodatki, które mają troszeczkę zmienić jakby aranżację w salonie głównie, tutaj w dużym pokoju, gdzie będziemy obchodzili święta wielkanocne całą rodziną, więc stwierdziłam, że parę rzeczy takich, które troszeczkę zmienią klimat po prostu na bardziej wiosenny z zimowego jeszcze, bo u mnie jeszcze jest taki klimat, powiedziałabym delikatnie zimowy, bo jeszcze poszewki na poduszki są takie, może nie świąteczne, ale wiecie, w jakieś takie choinki, takie gałązki, szyszki, jakąś tam taką czerwoną żurawiną, gdzie niegdzie opruszone to wszystko i wydaje mi się, że jeszcze taki troszeczkę klimat delikatnie właśnie zimowy panuje, ale tak naprawdę to ten klimat zimowy tak jeszcze panuje na zewnątrz, bo powiem Wam, że dopiero dzisiaj. Wczoraj jeszcze nie, ale dzisiaj jest już taka pogoda typowo wiosenna, bo chyba jest 12 stopni, przez cały dzień świeci słońce, niebo jest takie delikatnie zakryte chmurami, ale to nie są takie, wiecie, chmury jakieś przytłaczające, widać i czuć już tą wiosnę w powietrzu, więc stwierdziłam, że przyjdę do Was, pokażę Wam kilka rzeczy, które w ostatnim czasie się u mnie pojawiły, bo może też szukać jakichś takich delikatnych inspiracji właśnie wiosennych, żeby troszkę te wnętrza ożywić. Jak widzicie, ja również staram się ożywić trochę kolorami, bo wiem Wam, że ostatnio bardzo się lubię w kolorach. Ja czasami takie mam total looki czarne, ale zdarza mi się właśnie iść w jakiś taki kolor, w który wcześniej bym na pewno nie poszła. I to na przykład jest koszulka z H&M z tej serii Divided, w takie prążki, w takim pięknym właśnie, wydaje mi się, wiosenno-zielonym kolorze. Ona jest prosta zupełnie, tylko ma taki większy dekolt, powiedzmy. Także moje dodatki są również w tonacji zieleni, żółci, beżu, mam też różowe podkładki. Może Wam, tak, miałam zacząć od butów, więc dobra, najpierw sięgnę buty. Buty, które sobie ostatnio kupiłam, to są buty z Sinseya i powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona jakością w ogóle butów stamtąd, bo ja kupiłam na początku zimy kozaki. Takie kozaki, takie bardzo wysokie oficerki, takie one mi się na równo z kolanem kończą, one są takie trochę jak kalosze, totalnie nie przemakają, taką mają grubą, traperową podeszwę, nigdy się w nich nie poślizgnęłam, nigdy mnie przemiękły, są niezwykle wygodne, a to jest bardzo dziwne, bo powiem Wam, że mnie zazwyczaj większość nowych butów obciera, tamte sprawdziły się genialnie, więc teraz jak zobaczyłam w tej kolekcji wiosennej mokasyny, ja uwielbiam mokasyny, ale głównie mam czarne, mam chyba trzy pary, jedne mam takie, ja noszę na zmianę z córką te mokasyny, więc też to nie jest tak, że mam trzy pary i one jakby, nie wiem, codziennie chodzę w innych, tylko raz chodzi ona w tamtych, raz ja w drugich, ale raczej wszystkie są czarne, jedne są z welwetu, takie welurowe, jedne są z takiej skóry, takiej a la safiano, a jedne są chyba gładkie. Ale tak się zastanawiam, czy te gładkie już nie są wyrzucone. No nieważne, w każdym razie takie beżowe, pokażę Wam, jeszcze ich, to znaczy ja je mierzyłam, nie chodziłam w nich jeszcze. Zobaczcie, one są tak lekkie, no wiecie, ja Wam tego nie oddam, jakie one są lekkie. Zginają się w każdą możliwą stronę. Oczywiście to jest tworzywo sztuczne, więc z tym zginaniem bym nie przesadzała. Mają taki kolor delikatnie beżowy, to nawet nie jest cappuccino, to jest takie bardzo rozbielone cappuccino, chyba że pijecie taką, wiecie, kaweczkę pół na pół z mlekiem, to jest to. I ta sprzączka jest złota. Naprawdę niezwykle, niezwykle lekkie, bardzo wygodne, naprawdę bardzo są wygodne, po prostu jak w kapciach się w nich czuję i myślę sobie, że na taką ciepłą wiosnę do jakichś jasnych spodni, do jeansów, no nie, do czego tam lubicie nosić mokasyny, do jakichś może jasnych sukienek, mogą być też do ciemnych, ja na przykład lubię przełamywać czarne outfity, powiedzmy, jasnymi dodatkami, nie wiem, jasną torebką, jasnymi butami, także bardzo są fajne, wydaje mi się, że kosztowały 59,90 albo 79,90, jak znajdę link, to oczywiście Wam zostawię. To może jak jesteśmy przy Sinseyu, pokażę Wam jeszcze właśnie dodatki, jakie kupiłam. Też taki koszyczek. Cen jednostkowych nie pamiętam. Oczywiście postaram się odszukać linki i Wam wkleić, bo te zakupy już od jakiegoś czasu u mnie w domu są i tak naprawdę tutaj już mam pewne rzeczy wyjęte. Ja ten koszyczek kupiłam, wiecie, żeby włożyć do niego na przykład wazon, żeby był bardziej stabilny. Ja mam taki cienki wazonik, żeby był bardziej stabilny. Żeby w nim trzymać jakieś, wiecie, pierdołki, takie durnostojki tak zwane, z którymi nie wiadomo co zrobić, a jak się wrzuci do takiego koszyczka, to zawsze jest to jakoś ogarnięte. I teraz pokażę Wam rzecz, którą na ten moment przechowuję w tym koszyczku. I to jest bardzo
kontrowersyjna dla mnie rzecz, bo to jest bukiet sztucznych tulipanów. Ja jestem ostatnią osobą, która lubi sztuczne kwiaty, natomiast wiecie, ja mam dwa koty i mam małe dwuletnie dziecko, które jest wszędzie. Ja się po prostu boję trochę teraz trzymać na stole. Wiecie, że ja słynę być może z tego, że ja mam zawsze w domu świeże kwiaty, ale ja się trochę boję ze względu na Alicję, która czasami wchodzi na ten stół, wiecie, złapie za ten wazon. Ona chce powąchać kwiatkę. Ostatnio właśnie tak zrobiła, że miałam kwiaty od Artura na Dzień Kobiet. Ostatnio był, miałam taki wielki bukiet tulipanów na stole i ona właśnie wspięła się na ten stół i chciała powąchać jednego i łapiąc za jednego przechyliła cały wazon. Na szczęście byłam wtedy w pokoju, złapałam ten wazon, ale mogłaby go zrzucić całego na siebie, więc zmroziło mnie strasznie i stwierdziłam, że po prostu wazon z żywymi kwiatami będę musiała stawiać gdzieś wyżej, a na stole, gdybym chciała mieć coś takiego kwiatkowego, chociaż nie wiem jak długo to u mnie wytrzyma, zobaczymy. Nie jest to brzydkie, ładnie to wygląda, powiem wam, te tulipany są takie, wiecie, materiałowe, one nie są w plastiku, tylko są z takiego materiału, te łodyżki, no nie wygląda to źle i może to stać tak, bo to ma po prostu tutaj podstawkę i może stać tak, ale to genialnie pasuje właśnie do tego koszyczka. I powiem wam, że właśnie o, w takiej formie może sobie po prostu na jakiś czas postawię to na stole zamiast właśnie dużego wazonu z kwiatami dla bezpieczeństwa, ale no żebym jakieś kwiatki po prostu miała, bo ja kocham kwiaty, tam mam na przykład storczyk, i właśnie żywe kwiaty stoją teraz w dużym pokoju, ale niestety trochę wyżej, a jednak jak stoją na stole, to wygląda to przepięknie. I powiem wam, o, może pokażę, bo tutaj mam z Sinsera te kilka rzeczy, które wtedy kupowałam. Poczekajcie, przestawię sobie, bo wiecie, ja mam małe biureczko i mam tu dosyć ograniczone pole manewru. I właśnie pod kątem Wielkanocy, ale ogólnie wiosny, kupiłam obrus 20% recyklingowanej bawełny. To jest obrus taki ala przypominający płótno z seria Hand & Home. Już wam go pokażę. Ja czekałam właśnie, żeby go otworzyć, nagrywając film, bo nie chciałam, żeby gdzieś mi się tu pobrudził. I on ma taki kolor żółto, troszkę musztardowy, ładny, przygaszony. Wiecie, to nie jest taka żółć jak w tych tulipanach, tylko taka właśnie musztarda, takie, no taki odcień żółtego i pomyślałam sobie, że tak, położę ten obrus, on ma 140×180 i u mnie właśnie po rozłożeniu stół mniej więcej taki będzie, bo ja mogę rozsunąć stół albo na pół, albo na dwie szerokości i myślę, że na tą mniejszą, jak go rozłożę, to będzie akurat. I wtedy tak, na środku mogę sobie postawić właśnie ten koszyczek z tulipanami, a na, no bo tak, na cały stół pójdzie obrus, natomiast na boki kupiłam czarne tacki i wydaje mi się, że, zaraz wam pokażę, tacki są z też Sinsera i one były w dwóch pakach, czyli dwie takie tacki były za chyba 9,90 i pomyślałam sobie, że bardzo ładnie będzie właśnie kontrastował. Dobra, uwaga, przymierzam obrus prawie że na siebie. Oj, ola, ola, odwalasz tutaj cyrki. Dobra, zrobimy tak, obrus przymierzymy jakby tu. Wiecie co, jak mi się uda później, oczywiście wiem, że teraz ta inscenizacja jest po prostu tragiczna, jak mi się uda jeszcze z czasem wygospodarować, to pójdę do dużego pokoju, zrobię to, zrobię ten stół i po prostu zrobię tę przebitkę. O, ale właśnie na tej żółci wydaje mi się, że takie czarne tacki będą wyglądały ładnie. Zobaczymy, tak sobie to wymyśliłam, nigdy jeszcze nie miałam czarnych dodatków, jeżeli chodzi o wiosnę, to jest takie dosyć kontrowersyjne, myślę, ale do żółtego obrusu, właśnie do tych kwiatków wiklinowych na środku te z PCV wykonane podkładki mogą wyglądać całkiem ładnie na stole. Oczywiście to nie musi być na stół wielkanocny, tylko na taki stół codzienny, a na Wielkanoc zrobię tam jakoś jaśniej. Kupiłam też zestaw takich podkładek, które bardzo często właśnie kupuję na stronie Hand & Home w tej serii. Teraz mam taki pistacjowo-zielony, nie, taki bardziej zieleń w kolorze maczy, takiej wiecie, brudno, takiej szaro-zielonej. A tutaj są w takim kolorze, on się chyba nawet nazywa Dusty Rose. I one są z takiej fajnej plecionki, też są okrągłe i właśnie zauważyłam od jakiegoś czasu, że lepiej mi się sprawdzają te podkładki okrągłe niż prostokątne. Więc bardzo wam je polecam, bo one są, nie wiem czy one są po 4 czy po 2 pakowane, już nie pamiętam, bo one są naprawdę niezniszczalne, wbrew pozorom z tego, z czego są wykonane, pięknie się czyszczą ściereczką po prostu mokrą, z wodą nic się z nimi nie dzieje, więc później wymienię sobie, jak już obrus nie będzie leżał przez cały czas, to położę sobie po prostu te jasno-różowe podkładki. Ponieważ już tak poszłam trochę w tą czarną stronę z podkładkami, to kupiłam sobie na łóżko
właśnie poduszki, poszewki na poduszki, to są właśnie też z serii Sinsay Home. 45x45, 100% koton i muszę Wam powiedzieć, tutaj z tych dwóch nie zdjęłam, karteczek z tych zdjęłam, bo chciałam Wam pokazać fakturę. Ona jest taka troszeczkę jakby płócienna, one są naprawdę przemiłe w dotyku, bardzo ładnie wykonane, naprawdę. Myślałam, że to będzie coś takiego, wiecie, bardziej, no takiego, wiecie, no sinsayowego. Wydawało mi się, że to jest takie trochę jak pepko, coś takiego gorszego, ale naprawdę spoko to wygląda. Ładnie tu mają, wiecie, schowany ekspres, no tu mają oczywiście jakąś tam Sinsay Home wszywkę, ale ogólnie materiał i wygląd tej poszewki i szycie wygląda to bardzo dobrze. Przy dwóch kotach jasnych położenie czarnych poszewek na łóżko będzie mega beznadziejne, bo po prostu koty no niestety gubią sierść, ale stwierdziłam, że podoba mi się to i nawet na krótko położę i to będą cztery właśnie poduszki, dwie żółte i dwie czarne ułożone tak naprzemiennie, ten żółty obrus z tymi czarnymi tackami na stole i myślę, że to będzie takie, wiecie, dosyć kompatybilne ze sobą. O, tu Wam jeszcze pokażę, bo właśnie na stronie H&M-u kupiłam też żółtą świeczuszkę, też pod kątem właśnie tego, żeby tak wiosennie i wielkanocnie było, o zapachu cytrynowym, lemonkowym. Pachnie przepięknie, ona pachnie taką miękką, kremową cytryną. To nie jest taka, wiecie, cytryna, nie wiem, no taka zupełnie cytryna świeża, wyciśnięta, taka kwaśna, tylko to jest taka miękka cytryna. Bardzo ładny jest ten zapach. Nie wiem, jak po odpaleniu będzie. Jeżeli, gdyby pachniało tak, jak pachnie po powąchaniu bezpośrednio ze słoika, ze drewnianą nakrętką, to byłoby super. I wtedy, wiecie, na stole mogę sobie postawić właśnie tą świeczkę, te kwiatki. Mam jakieś takie drewniane chyba dwa zajączki i obok tego te zające i będzie ok. Jeżeli są jeszcze te świeczki, była jeszcze chyba bazyliowa i biała, nie wiem, czy biała herbata, czy biała stokrotka. To bardzo Wam polecam, bo przepięknie pachną. Chyba są po 14,90. W Action kupiłam też dwie żółte świece. Kupowałam je kiedyś koleżance, która urządzała sobie salon na żółto i wtedy bardzo mi się podobały i przypomniałam sobie, że właśnie w Action w codziennej takiej standardowej kolekcji są właśnie świece z tej marki, nie wiem czy marka, Kandra Candle. Tak to wygląda. Różne kolory są tych świec i właśnie wzięłam też dwie żółte. Włożę je do takich szklanych świeczników. Jeżeli jesteśmy przy świeczkach, to kupiłam też w takim przepięknym właśnie kolorze. Właśnie to jest taka zieleń matcha i w tym kolorze mam teraz tacki na stole. Takie dwa stożki po prostu, które też przepięknie będą wyglądały, jak już ta żółć mi się, wiecie, wyleje. Jak już mi się znudzą te żółte dodatki, to podmienię sobie właśnie w tych u mnie szklanych świecznikach te żółte świeczki na takie właśnie bardzo spokojne, wydaje mi się idealnie na wiosnę, takie zielone. Ten kolor jest obłędny. Ja ostatnio uwielbiam kolor zielony, bardzo, nawet miałam paznokcie zielone, pytałyście mnie czasami też pod filmami, co to jest za kolor. Świece, właśnie te podstawki, no przepiękny jest ten kolor. Stały u mnie jakiś czas tutaj z tyłu na komodzie takie dwa świeczniki ze świeczkami, też wypatrzyłyście i też wiele dziewczyn mnie pytało w prywatnych wiadomościach, co to są za świeczniki, to też jest H&M. Nie pamiętam, czy te świeczniki były sprzedawane w dwupaku, czy pojedynczo, bo ja naprawdę już bardzo dawno to kupiłam. Natomiast te świeczki są w dwupakach, czyli dwie niebieskie i dwie zielone. Ja akurat włożyłam jedną niebieską, jedną zieloną, ale ta niebieska po prostu tworzy przepiękny komplet z tym świecznikiem, bo ten kolor jest identyczny. Właśnie tak, że jeżeli lubicie monochromatyczne zestawienia, to przepięknie to wygląda. A tu jest właśnie taka zieleń, taka nie pistacjowa, tylko właśnie taka w kolorze maczy. To strasznie mi się kojarzy właśnie z taką zieloną, prawdziwą maczą. Nie ten kolor, on jest taki ładny, nieoczywisty. Ja uwielbiam nieoczywiste kolory. W Action jeszcze kupiłam sobie tutaj do tego pokoju lampkę, którą właśnie odpięłam z kontaktu, żeby Wam ją pokazać bliżej. Tutaj klosz jest bambusowy. No, w białych nóżkach. Żadna filozofia. Stąd lampkę zabrałam sobie do sypialni, bo w sypialni miałam za jasne światło do czytania, a u nas w sypialni śpi Alicja. Jak ja czytam nieraz w nocy, to jest za jasno, więc lampkę stąd zabrałam do sypialni, a tutaj kupiłam sobie właśnie taką bambusową. Bardzo ładnie jest wykonana i to też była w jakiejś takiej chyba stałej ofercie Action. Oczywiście żarówka jest dodatkowo dokupiona, nie były sprzedawane w komplecie z żarówkami. No i chyba to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać, czyli tak Sinsay to Wam pokazałam, H&M Wam pokazałam. Tacki, podkładki, lampka, świeczki, buty.
No, także dziękuję Wam za chwilę uwagi, może sobie coś podpatrzycie. Postaram się linki odnaleźć. Do bluzki też Wam wrzucę, bo domyślam się, że znajdą się osoby, które będą chciały tą bluzkę zobaczyć, jak ona wygląda na stronie, bo są też inne kolory, ale też ceny też teraz nie pamiętam. Także zerknijcie do opisu, trzymajcie się ciepło, pa!